Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce powstało 67 lat temu, po wojnie, aby pomóc opuszczonym i osieroconym dzieciom, które na skutek wojny straciły opiekę i straciły rodzinę. Misją stowarzyszenia od samego początku było stworzenie domu bezpiecznego dla dzieci, w którym będą mogły się wychowywać otoczone opieką, miłością. W Polsce stowarzyszenie powstało 32 lata temu. I na samym początku przez 22 lata stowarzyszenie istniało dzięki temu, że otrzymywało pomoc z zagranicy. Od 2007 roku, w którym przeprowadziliśmy kampanię 1%ową i była to bardzo udana kampania, zaczęliśmy utrzymywać programy w naszym kraju dzięki darowiznom od darczyńców z Polski. Wiemy, że Polacy to ludzie o wielkich sercach, którzy od lat pomagają i wspierają nasze stowarzyszenie w Polsce. I nadal priorytetem stowarzyszenia jest otaczanie opieką dzieci tutaj, w naszym kraju. Mimo to nasze oczy skierowały się ku Afryce i wiemy, że tam sytuacja finansowa dzieci jest bardzo trudna. Dlatego chcielibyśmy poprosić Polaków o to, aby pomogli także dzieciom w innych, biedniejszych krajach, aby pomogli dzieciom w Kamerunie, tak jak przez lata pomagali darczyńcy z innych krajów dzieciom w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku pojechaliśmy do Kamerunu. To, co zobaczyłam, to z jednej strony olbrzymia bieda. Taka bieda, której już od wielu, wielu lat nie ma w Europie. Ale z drugiej strony ludzie z pasją, ludzie z miłością do dzieci, bardzo dobrze wykształceni, wspaniale przygotowani do tego, żeby pracować lokalnie z dziećmi w Kamerunie. Ludzie, którzy znają sytuację dzieci, znają lokalny kontekst i kulturę. I jestem przekonana, ludzie, którzy absolutnie mogliby tym dzieciom pomóc. Sytuacja dzieci w bardzo dużej mierze zależy od tego, jaka jest sytuacja ich rodziców, całej rodziny. Dlatego staramy się objąć pomocą kompleksowo całą rodzinę. I nasze stowarzyszenie od lat wspiera rodziny, dając im przysłowiową wędkę, a nie rybę. I myślę, że to jest bardzo ważne. Jakiś czas temu do stowarzyszenia zgłosiła się kobieta w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Kobieta, która straciła męża, która pozostała sama z szóstką dzieci. A ponieważ w Kamerunie nie istnieje coś takiego jak pomoc rządu, to tak naprawdę ta kobieta została bez żadnych środków finansowych. To był taki moment, kiedy stowarzyszenie postanowiło objąć tą kobietę pomocą. Udzieliło jej mikropożyczki, ale oprócz tego, że udzieliło jej mikropożyczki, udzieliło jej też olbrzymiego wsparcia w tym, jak rozpocząć swój mały biznes. W momencie, kiedy byłam w Kamerunie, pojechaliśmy tą kobietę odwiedzić. I spotkaliśmy uśmiechniętą, sympatyczną osobę, która stała przy swoim malutkim kramiku, na którym miała rozłożoną kasawę, pomidory, malutkie ogóreczki. I okazało się, że dzięki temu małemu biznesowi ta kobieta była w stanie utrzymać całą swoją rodzinę. Na pewno odzyskała poczucie własnej wartości, na pewno pokazała dzieciom wspaniały przykład tego, że warto zawalczyć o swoją przyszłość i warto tą przyszłość wziąć w swoje ręce. W Kamerunie są setki tysięcy dzieci, które zostały porzucone i osierocone. Olbrzymim problemem w tym kraju jest to, że są setki tysięcy dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły, ponieważ rodzina jest na tyle biedna, że nie może sobie pozwolić na to, aby wysłać dziecka do szkoły, aby kupić mu buty, aby kupić mu książki, aby kupić mu jakieś ubrania, w których do tej szkoły mógłby iść. Wysyłają dzieci na cały dzień na ulicę, żeby sprzedawały jakieś drobne warzywa. I te dzieci przez kilkanaście godzin dziennie stoją na ulicy, podbiegając od jednego do drugiego samochodu i zarabiając tak naprawdę kilkanaście groszy dziennie. My jako stowarzyszenie bardzo byśmy chcieli te dzieci z tej ulicy zabrać i dać im szansę na to, żeby poszły do szkoły. Kiedy byłam w Kamerunie, widziałam dzieciaki, które idąc po kilka kilometrów do szkoły zdejmowały buty i niosły je pod pachą, ponieważ buty to olbrzymi koszt dla ich rodziny. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do wszystkich osób, które chciałyby wesprzeć dzieci w Kamerunie. Dla was to tylko trzy kawy. Dla rodziny w Kamerunie to jest koszt utrzymania dziecka w szkole. To jest koszt jego przyszłości. To jest olbrzymia inwestycja, która pozwoli temu dziecku na samodzielne życie.